Aha, jak się ciągnie ser. Kurde, nie zamknąłem okna, zaraz mi się jakiś garfil spierdzieli. Siemka, witajcie w naszej kuchni. Witamy naszych subskrybentów. Dziękujemy, że jesteście z nami. A tych, którzy nas oglądają, a jeszcze nie subskrybują, zachęcamy do zasubskrybowania tutaj przyciskiem. Zaznaczcie też sobie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. No i zalajkujcie, skomentujcie, pomóżcie nam po prostu się rozwijać, żeby zasięgi szły dalej, żebyśmy mogli dla was przygotowywać coś fajnego. Tyle tytułem wstępu. A co dzisiaj ugotujemy? Ugotujemy, upieczemy, w sumie wszystko będzie. Wszystko będzie. Lasagne. Będziemy szamać sobie włoską lasagne. Co my tu mamy? Mamy tutaj taki makaron świeży z lasagne, nie taki twardy, z dodatkiem z szpinaku, jest taki zielonkawy. U nas ciężko do zdobycia. No jest, ale przeważnie są te, które trzeba tam wstępnie ugotować, albo dużo beszamelu, żeby zmienić. A z tym będzie szybciej. Ten jest łatwiejszy. No albo nie idąc w ogóle na łatwiznę, po prostu trzeba sobie zrobić ciasto makaronowe samemu. Ser żółty, ser mozzarella pokrojony w kosteczkę, czosnek, cebulka, masełko, mąka, mleczko, przecier pomidorowy, mięso mielone, wołowe, wieprzowe, parmezan i przyprawy. Bazylia, tutaj mamy zioła prowansalskie, gałka muszkatołowa, to będzie do beszamelu, sól, pieprz i zaraz będziemy pokazywać, co robić. A jeszcze dodam tylko, że dokładną listę składników znajdziecie tutaj pod spodem, tam zajrzyjcie. Aha, no to się zdaliśmy. Dokładny opis będzie tam pod spodem, wszystkie składniki będą podane pod filmikiem. To co? Pani Aga zabiera się za robienie sosu i to będzie sos poloński w sumie. Tak jak do spaghetti. Ragu. Czyli usmażę cebulkę, czosnek, mięsko i zaraz wam o tym opowiemy. Dobra, ja biorę kamerkę w rękę, będę nagrywał to, co Aga robi. Ja tu skroiłam jedną taką średnią cebulkę. No a tutaj jest około 3 ząbków czosnku. Coś takiego. Najpierw na oliwie przesmażę tą cebulkę. Rozgrzejemy trochę tą oliwę. Dobrze, na rozgrzaną oliwę wrzucam cebulkę. Drewnianą łyżkę. Najpierw cebulkę, potem czosnek, żeby nam się czosnek nie spalił. Bo co się dzieje, jak czosnek się spali? Jest gorzki. Niedobry. Tak, panie specjalista. Dobra, a ja mam tu jeszcze pan wam pokażę. Czosnku. No tak, od moich specyfików czosnkowych. Tutaj mamy takie fajne naczynko do gotowania mleka, gdzie wlewamy wodę i nie przypala nam się. I tu będę robił ten nasz sos beszamelowy. Będę miał wtedy pewność, że nie przypalę mleka. Co w sumie często mi wychodzi przypalanie mleka dosyć dobrze. Tu sobie wleję troszkę wody. I tak, nasz beszamel będzie się składał z masła, 3 łyżek mąki, 0,5 litra mleka. Masło 80 gram około. A, 80 gram masła właśnie, bo zapomniałem powiedzieć. I doprawimy to później gałką, solą i pieprzem. Ja sobie teraz nastawiam garnek, żeby się zagrzał i żeby sobie roztopić masełko. Wrzucam sobie masło, niech już się pomału zaczyna roztapiać. Będę sobie czepał. A już się ciepełko robi, masełko się zaczyna rozpuszczać. Teraz dodaję resztę czosnku do tej cebulki. Wszystko czosnek. Znaczy wszystko czosnek. Nie pilnujesz beszamelu, pan miał robić beszamel. Ale dobrze ci idzie na dwie ręce, jest tam za mało miejsca dla nas obojga. Ta kuchnia jest za mała dla nas obojga. Dlatego Rafał w niej częściej bywa niż ja. To jest fajne w tym garnku, że to masełko mi się nie przypali, bo jest oddzielone warstwą wody, więc jest spoko. To teraz dodajemy mięsko i smażymy z naszą cebulką, jak już jest zeszklona,
przesmaży się mięsko, będziemy dodawać jeszcze przyprawy, przyprawiać będziemy troszkę, żeby było fajne, pyszne. Dobra, i masełko mam roztopione. Aga sobie miesza, mięso rozdziela i podsmaża. Wsypuję teraz te 3 łyżki mąki. Tak stopniowo i mieszadełkiem sobie mieszam, żeby nie było grube. Tak to wygląda. Chwilkę tak podgrzewamy. Teraz sobie dodam trochę gałki muszkatołowej, tak pół łyżeczki, żeby już się nam te aromaty przechodziły w beszamelu. Syk, rozprowadzam. I jak to się nam podgrzało, to stopniowo będziemy teraz sobie dolewać mleczko. Tylko nie naraz, tylko po troszku mieszamy i dolewamy, żeby też nie powstały nam grudy. I teraz musimy to grzać i mieszać, aż nam zgęstnieje. Dodam sobie jeszcze teraz trochę soli. Pani Adze do mięsa też już dodam. Trochę pieprzu, do beszamelu też. Nie za dużo, ale trochę musi być. I sobie mieszamy. Do mięska możemy sobie już dać ziół prowansalskich, żeby już nabierało smaku. Bazylii. Możemy dać sobie sztyptę chili. Tylko, że ja zjebę dostanę, także nie mogę. Ale wy jak lubicie bardziej ostro, to możecie dodać. Ok, i gotujemy wszystko. Czyli do mięska, jak już jest podsmażone, rumiane, to dodajemy przecier pomidorowy. I w zasadzie już teraz nie doprawiamy, bo wcześniej daliśmy przyprawy do mięska, więc one sobie teraz ładnie przejdą, połączą się. Jeszcze możemy sprawdzić sobie, jaki mamy przecier, bo jeśli jest przecier taki kwaśny, możemy szczyptę cukru dać, żeby to lepszy smak miało. Ja tu beszamela co chwilę mieszam, już się robi taki czyściejszy, ale ma być taki jakiejś konsystencji śmietany. Dobra, ja tu dodam trochę cukru, bo nasz jest dosyć kwaśny ten przecier. I smażymy, podgrzewamy, aż nam się po prostu to przejdzie ładnie przyprawami i troszkę zredukuje ten sos. I jak Karate Kid na dwie rączki. No i co? Mięsko gotowe, beszamel gotowy. Będziemy przystępować do składania lasagne. Tu mamy taką foremkę przygotowaną. Nasmarowaliśmy ją masłem, żeby nam się nie przypaliło. I co teraz? Kładziemy sobie listek lasagne. Oj, beszamel się nam zgęstniał fajnie. I na dno syk, syk, syk. Ładnie rozsmarujemy. Tak, równiutko pędzelkiem rozmalujemy. Będziemy. Ja lubię malować. Lasagne jak malowana. Brzegi też, żeby nam się w sumie nie przypalał się tak, jak będą brzegi. No i nie będą suche, nie? No, zresztą nam zaraz to wypłynie. Nie wysuszy. Dobra, teraz pani nakładasz mięcho, nasze ragu. Mięska tak nie żałujemy, taką słuszną warstwę. Żeby ona była wysoka, żeby ładnie wyglądała. Ma być, tak, smaczna. Nie sam makaron, tylko ma być to treściwe. Dokładnie, żeby mi to nie wyjechało. Tak, nie wyjeżdżamy, ale też nie musi być do samego brzegu, bo zaraz jak to lekko przyciśniemy, to ono się tam rozprowadzi. Tu troszeczkę jeszcze daj na rożek i jest ok. Teraz co? No tak, lasagna, no to słuszna ilość sera, nie? Ser, ser! Yes, sir. Yes, sir. Nie ma sera. To tak, dajemy sobie dużo żółtego. Mozzarelli. Damy sobie mozzarelli trochę. Syk, 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 syk. To będzie naprawdę... Garfield by pozazdrościł. Szamałby wszystko. Bez mrugnięcia okiem. Że zamykajmy okna, bo zaraz leci. I trochę parmezanu, tak żeby już dopełnić w ogóle ser. Kaloryczności. A kaloryczność to już nawet nie wspomnę. I syk. I kładziemy, dociskamy lekko nasz płat makaronu. I co? I postępujemy z każdą warstwą tak samo. Kolejne. Syk, beszamel. No i co? Ragu. A. Czemu to się nazywa ragu? Po włosku. Ok, i standardowo syr. Dobra, mozzarelka. Dobra, teraz makaronik. Czekaj jeszcze. Do
zaparmezaniłem. Tu mam teraz taki trochę rozwalony płat, więc dodam środek, żeby nam skleił się przez serki. To już jest ostatni akurat. Tak, ostatni raz. Znaczy no wiesz, jeszcze nie potrzebujemy trochę. Także tak dysponujcie sobie miastkiem, żeby nam starczyło, nie? Na wszystkie warstwy. To jest danie mocno serowe. Jak ktoś lubi mniej sera, to też może dać mniej. Nie bronimy, ale lubimy serek. I właśnie zakończyliśmy składanie lasagne. W ten sposób się prezentuje. Teraz nagrzewamy piekarnik. Wlatuje do piekarnika na jakieś, ja wiem, 20-30 minut. W zasadzie wszystko mamy praktycznie ugotowane. Makaron według przepisu samego gotowania potrzebuje tam do 10 minut, więc tylko 20 minut. Jak już tam fajnie ser się stopi, wszystko będzie miękkie, to można w międzyczasie sobie sprawdzić wykałaczką jakąś, czy widelcem, czy jest miękkie i wyciągamy. Jak mamy makaron ten suchy taki, to on trochę dłużej potrzebuje, żeby dojść. Także widzimy się, jak już będzie gotowa. Dobra, i nasza lasagne doszła. I wam pokażę, jak to wygląda. Ta rozpusta serowa. Co z tą lasagne, co kurier ją przywiózł 10 minut temu? A to łajza, no. Zaproś tu na lasagne do domu i tak ci pomogę, no. Dobra, ja biorę się za nakładanie lasagne i zdjęcie. O i tak to kuźwa jest. Ociekające w kalorie. Dobra, spróbuję to nałożyć. Aha, jak się ciągnie ser. Kurde, nie zamknąłem okna, zaraz mi się jakiś garfisz spierdzieli. Smakosz lasagne. Jeszcze oczywiście test jakości, nie? No, myślę, że delicious. Bardzo dobra, zdrowa, mniej. Dużo sera, dużo tłuszczu, kalorii. Ale nic, jeszcze sobie folgujemy. Dobra, dzięki wam za uwagę. Tak jak mówiłem, zostawcie, pomóżcie subskrypcją, jakimś komentarzem, lajkiem i trzymajcie się, cześć, pa!